No cześć, witajcie. Tutaj Maciek i Klocki przywdziałem swoją specjalną koszulkę z logiem Shield, żeby zrecenzować lotniskowiec Avengersów. Carrier, Tak można go nazwać. Wszystko się tutaj niby zgadza. Pod kątem wizualnym, no ale wydaje mi się, że mamy tutaj naklejki. Słuchajcie, 350 zł bez grosza. Tyle kosztuje ten secik. uwaga 509 elementów. To jest prawie 70 groszy za klocek, a tutaj niektóre. Są bardzo malutkie i to mnie właśnie martwi. 33 cm długości, mniej więcej 18 cm wysokości i brakuje chociażby jakiejś unikatowej minifigurki, na przykład Nika. O, szkoda. Pamiętacie, w 2015 był wielgachny lotniskowiec wyposażony w nanofigurki i on zdaje się kosztował 1400 zł bez grosza. Miał prawie 3000 elementów. No ale to. Zmieści się na każdej półce. Sprawdźmy. Nie wiem czasem, czy ta recenzja nie będzie dla Was ostrzeżeniem. Ja kupiłem w cenie katalogowej, ale to się chyba nie opłaca. No, może, może nie będzie tak źle, jest przynajmniej podstawka. Ja wiem, że to jest produkt specyficzny, raczej przeznaczony dla dorosłych fanów. No, podobna kategoria produktu, co na przykład te mid-scale statki z Gwiezdnych Wojen. No, tutaj macie kilka przykładów: niewidzialna ręka i tak dalej. Fajnie, że coś takiego wychodzi, ale wielka szkoda, że nie jest to bardziej dopracowane. No tutaj by się prosiło o jeszcze jakiś detal. Może jakaś ładna logówka tarczy i właśnie ten nick Fury. No, tak sobie głośno myślę. Zobaczmy, ile worków z klockami. No i czy będzie ten nieszczęsny arkus z naklejkami. Podejrzewam, że raczej tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, tego się mniej więcej spodziewałem. I teraz popatrzcie. Hmm, wszystkie te pasy są niestety naklejką. Oznaczenia również. No wielka szkoda, słuchajcie. Bo przyjemniej by to się składało, gdyby to naklejką nie było. Tutaj mamy jeszcze jakąś większą płytkę. Nie spodziewajcie się raczej speedbuildu. Ja sobie buduję ten zestaw w czwartek i chcę jednym okiem spoglądać na mecze naszych Pucharowiczów, więc wiecie, nie chcę oprócz tego jeszcze tutaj siedzieć w światłach. O, no ale na plusik, że mamy tutaj powiększoną grafikę, taką samą, która była z tyłu. No i możemy się przyjrzeć, możemy poczytać, co tam było na tym latającym lotniskowcu na pewno hangary, jakieś kwatery mieszkaniowe. Ale także międzykontynentalne rakiety bojowe, no bo to nie jest taki niewinny statek. A tutaj z tyłu coś mieliśmy? Oprócz fajnej logówki, raczej niestety nie. Tak to będzie wyglądać. Dajcie mi, podejrzewam, półtorej godziny, no bo to są jednak małe, jednorodne, kolorystycznie klocki. No i już, secik ukończony. Jeżeli macie wprawę w łączeniu elementów, w budowaniu zestawów, nie zajmie Wam to dłużej niż około 40 minut, no maksymalnie godzinę zegarową. Wyobraźcie sobie, jakie te wilniki muszą być potężne, żeby utrzymać maszynę w powietrzu. Niestety, to się tak fajnie nie obraca, jak chociażby w tych klockowych helikopterach. No i cóż, padnie teraz kontrowersyjne zdanie. Paradoksalnie, przez to, że mamy tutaj sporo naklejek, no to jestem siebie dumny, że to wszystko zbudowałem. Niczym wiecie w jakimś modelarstwie, ale gdyby tu były nadruki, no to chyba też byłbym zadowolony. W tym miejscu mamy chyba Queen Jetta, <gry> Bardzo zabawne, natomiast jeżeli chodzi o tą podstawkę, to ona siedzi zgrabnie, właściwie jest idealna, odpowiednio wytrzymała, no i wystarczająca. Na tym poprzestańmy. Około 19 cm wysokości, no tutaj najwyższym punktem jest antenka, a jeżeli chodzi o szerokość, powiedzmy 21 cm, no i te 33 cm długości, przejdźmy do detali, chociaż to będzie bardzo krótki odcinek. No po prostu trzeba się przyjrzeć niektórym elementom tego futurystycznego pojazdu. A żeby niewyobrażalnie szybko się poruszać, tutaj z tyłu niczym na stopach Ironmana mamy silniki odrzutowe. I z tej perspektywy statek wygląda niczym coś rodem z gwiezdnych wojen. Okej, okay, ściągam to z podstawki, żebyśmy mogli się temu przyjrzeć. No, wygląda to ok. W porządku, jakbyśmy obrócili cały ten pojazd, no to mamy tutaj. Nie wiem, jakieś miejsce dokujące. Ja sobie lubię wyobrażać, że to jest na przykład hmm, akcelerator grawitacyjny. No, bo tak jak mówię, to musi być naprawdę ultra nowoczesna technologia. Tutaj z tej perspektywy widzicie, jak podczepiono te wszystkie winniki i podobają mi się te niektóre rozwiązania, zaokrąglenia. No, to wygląda naprawdę fajnie. Tutaj mielibyśmy chyba coś w rodzaju jakiś działek? No tak, bo przecież to nie może być bezbronne. Z przodu również dwa potężne kalibry. No i tak to się prezentuje. Podstawkę wczepiamy tutaj, ale jak widać, no wystarczy trochę podotykać ten model i niestety niektóre rzeczy odlatują. Tak to wszystko wygląda. Na szczęście to jest raczej do wyeksponowania na półce, co nie? Ta główna siedziba organizacji S.H.I.E.L.D. została tyle razy przejęta lub zniszczona. No przypomnijcie sobie Hydra, Green Goblin, Red Hulk i jeszcze pewnie moglibyśmy wymieniać. Ale zwróćcie uwagę na co innego. Tutaj mamy odpowiednie proporcje tych gładkich powierzchni jednak do klockowych elementów i to mi się podoba. Ewentualnie no może tutaj przydałoby się trochę to jeszcze odstudowić. Co myślicie? No moim zdaniem taka ogólna bryła. Umiejscowienie tego drugiego pokładu pod kątem wygląda fajnie. No może niektórym tylko ta szczelina mniej przypaść do gustu, ale chyba rozwiązano to całkiem nieźle. Bardzo łatwo zdejmuje się ten górny pokład, ale najlepiej zacząć od tego mostka. Odwiecie, siedziby. Kapitańskiej, no i tutaj teraz ściągamy. O, początkowo tak się zastanawiałem, czy robić jakiś speed build, albo na przykład raport po każdym worku, no ale nie było to żadne Rocket Science. Nic mnie tutaj w czasie konstrukcji za bardzo nie zaskoczyło. Bardzo duży plus za głębie tego modelu. No bo zobaczcie, te czarne pasy startowe, one są trochę wpuszczone do środka. Ten pokład jest nieco wyższy, tak to zazwyczaj wygląda w tych najnowocześniejszych jednostkach. No i mamy jakieś takie samoloty tutaj poustawiane na płycie. A może to są drony bezzałogowe? Ciężko powiedzieć. Podoba mi się mostek. Tutaj są jakieś urządzenia nawigacyjno-taktyczne, no i pewnie jakieś kolejne działka. Tutaj po boku, właściwie z tyłu, wydaje mi się, że może być jakaś ciężarówka, a te punkty to może kontenery, ale to chyba autorzy pozostawili nam pole do spekulacji. Tak się tylko zastanawiam, czy te niektóre fragmenty nie są zbyt czyste, zbyt gładkie, no bo zwróćcie uwagę, na tym pasie startowym dzieje się sporo. Mamy i logówkę, i numer 68. 4 i przeróżne linie, a dla odmiany, dla kontrastu, tutaj po boku jest strasznie, powiedziałbym, jednolicie, czysto i jasno-szaro. Również wkurzają mnie tutaj te kwadraciki. Ja wiem, że to są klocki, ale wiecie, jakby tutaj zastosowano jakiś inny klocek, no to ten środek przy wilniku wyglądałby harmonijnie i po prostu okrągło. Ale chyba zaczynam się czepiać. Zwróćcie również uwagę na ten klocek. No to jest stosunkowo świeża rzecz. Widziałem to póki co. No na razie chyba tylko w tym modelu, ale też wiecie jak jest. Ja nie recenzuję totalnie wszystkiego, więc może gdzieś już tego typu elementy się pojawiły. Jakieś takie specjalistyczne, dziwne slope'y. W normalnych okolicznościach teraz przeszlibyśmy do minifigurek, ale przecież tutaj ich nie ma. Więc tylko skończę na takim pojedynczym komentarzu. No dobrze, że mamy tutaj nadrukowaną płytkę, chociaż coś. Z drugiej jednak strony widzę tam pojedyncze szare elementy. Nie mogli już tutaj dać tego zmodyfikowanego brika 1 na 1 wiecie, z otworem po boku w kolorze czarnym. To już są takie szczegóły szczegółów, więc może przejdźmy do podsumowania. Muszę przyznać, że byłem nieco sceptycznie nastawiony do tego modelu, ale budowało się całkiem przyjemnie i jestem w stanie zrozumieć tych z was, którym ten model się podoba, bo na półce wyglądałby naprawdę fajnie, Gdzie nie, gdzie może, to wszystko jest bardzo delikatne. Wystarczy dotknąć o gdzieś tam ten mostek kapitański, całą tą strukturę i łatwo to odpada zresztą podobnie jak jakieś działka na przodzie i tak dalej. ale nie jest w sumie tak źle. No tak jak mówię, to idealnie. Nadaje się do jakiejś gablotki albo coś w tym guście największą wadą tego zestawu oprócz naklejek, mimo wszystko, w mojej opinii jest wysoka cena. No, jeżeli w szerokiej dystrybucji na jakichś przecenach znajdziecie za około 250-220 zł, uważam, że warto, chociażby dla samego budulca. Wielka szkoda, że nie ma jakiejś minifigurki kolekcjonerskiej, no i przyjrzyjmy się jeszcze zapasowym klocuchom. Jest trochę wrotek, jedna łyżwa, no i powiedzmy te elementy na płycie o moglibyśmy stworzyć dwa dodatkowe samoloty Ech, nota końcowa. Ciężki temat. No muszę odjąć przynajmniej półtorej punktu za tą wysoką cenę. Dlatego powiem, no nie więcej niż takie... <laughs> Dajmy na to 7 z dużym minusem na 10. Gdyby nie cena i naklejki spojrzałbym na to jeszcze lepiej. No i przydałby się jakiś taki smaczek kolekcjonerski. O, w postaci na przykład tej minifigurki albo nawet nanofigurki. Trzymajcie się i piszcie w w komentarzach co sądzicie o tym zestawie?